Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie Echo 24, realizowanej w Karpaczu w trakcie 32. Forum Ekonomicznego. Moim Państwa gościem jest Dawid Jackiewicz, wiceprezes firmy Orlen Synthos Green Energy. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Powiem także naszym widzom, bo dla części to jest oczywiste, ale dla nie wszystkich, że jest Pan także wiceprezesem Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, czyli takiego think tanku, który zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym. Tak się złożyło, że Pana wiedza, Pana doświadczenie jest wykorzystywane teraz w firmie, w której jest Pan wiceprezesem i zajmuje się Pan niezwykle ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i przyszłości naszego kraju projektem, czyli małymi reaktorami jądrowymi. MSR-y, one się nazywają z angielska, z tego co pamiętam. Powiem też to, że gdzieś podświadomie Polacy ciągle czują lęk przed energią jądrową, bo z jednej strony wielu z nas wciąż pamięta wielką katastrofę w Czernobylu, cały czas pamiętamy odległą bardzo geograficznie, ale jednak głośną katastrofę w Fukushimie, oczywiście związaną ze specyfiką tego kraju, czyli i z trzęsieniami ziemi i z tsunami. Natomiast ten lęk gdzieś tam w nas jest. Natomiast mówi się, że te małe reaktory jądrowe to nie jest coś, co stanowiłoby dla nas jakieś specjalne zagrożenie. Przede wszystkim dziękuję za wstęp, bo jak w pigułce pan redaktor powiedział, wszystko co najważniejsze, co charakteryzuje to, czym się zajmuję. Rzeczywiście energetyka jest absolutnie tym tematem numer jeden w moim życiu i bezpieczeństwo energetyczne, transformacja energetyczna, ten zielony zwrot w kierunku zeroemisyjności, to wszystko to są tematy, które leżą mi na sercu i w których staram się spełniać jak najlepiej. Energetyka jądrowa jest jednym z elementów wspomnianej przeze mnie obszarów tematycznych, a bezpieczeństwo energetyki jądrowej jest absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o całą tę branżę. W każdym przypadku, kiedy mówimy o inwestycjach w energetykę jądrową, kiedy rozmawiamy o transformacji w tym kierunku, rozpoczynamy od dyskusji o bezpieczeństwie. Za każdym razem pierwsze pytanie to bezpieczeństwo technologii, bezpieczny wybór, wybór bezpiecznego miejsca, kontrole i wszelkiego rodzaju systemy, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i całemu kraju i całemu systemu energetycznemu. Jeśli chodzi o porównanie do tych wydarzeń, o których pan redaktor powiedział, do wydarzeń z Czernobyla z 1986 roku do Fukushimy, to energetyka jądrowa od tamtego czasu wykonała niezwykły postęp, jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Te zdarzenia i kilka innych były dla branży energetyki jądrowej takim sygnałem, takim bardzo poważnym impulsem, że trzeba zmienić filozofię myślenia, że nie tylko rachunek ekonomiczny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo musi być priorytetem w branży energetycznej. I tak też się stało. Dzisiaj mówimy o tym, o tak potężnym postępie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jak między telefonami komórkowymi sprzed 30-40 lat, a tymi, których używamy dzisiaj. Technologia wykonała potężny skok do przodu. Mamy dzisiaj systemy pasywne, zwłaszcza w tych SMR-ach, o których pan redaktor wspomniał, a którymi zajmuje się na co dzień, czyli małymi reaktorami jądrowymi, zastosowano pasywne systemy bezpieczeństwa, to znaczy takie, w których ingerencja człowieka jest niepotrzebna po to, żeby zażegnać jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Prawa czyli fizyki... to, że człowiek zwykle jest najsłabszym elementem systemów ostrzegania bezpieczeństwa i reakcji, tutaj został wyeliminowany. Człowiek często zawodzi. Bo to był Czernobyl, tam przecież właśnie ludzie się pomylili. Tak jest. W sytuacji, w której doszłoby, co jest niezwykle mało prawdopodobne, zaraz o tym powiem, jak bardzo mało prawdopodobne, jeśli doszłoby do jakiejkolwiek niepożądanej, niepokojącej sytuacji na terenie elektrowni jądrowej, to prawa fizyki, prawa natury, naturalne prawa zadecydują o tym, że ona zostanie wygaszona, elektrownia jądrowa zostanie wygaszona bezpiecznie, bez potrzeby interwencji człowieka z zewnątrz. Gdyby nawet wszyscy pracownicy opuścili teren elektrowni jądrowej w jakiejś hipotetycznej, ale pewnie możliwej sytuacji, to i tak elektrownia jądrowa przy wykorzystaniu praw natury ma tak sformułowane i tak zaprojektowane systemy, przestanie działać w ciągu kilku dni, wygaśnie. Poziom oddziaływania tej elektrowni jądrowej w razie jakiegokolwiek niepożądanego uwolnienia kończy się na płocie, mówiąc teraz już zupełnie kolokwialnie, na płocie działki, na której posadowiona jest ta elektrownia jądrowa. Czyli jaki to jest promień? Czyli oddziaływanie kilkuset metrów maksymalnie.
decyzja... A taki działający reaktor, czy on jest na tyle zabezpieczony, że nie wiem, w jego bezpośredniej bliskości można przebywać bez narażenia się na przykład na napromieniowanie? Tak. Dzisiejsze poziomy bezpieczeństwa zapewnione przez projektantów, przez technologów i zatwierdzane przez Międzynarodową Agencję Atomistyki w Wiedniu pokazują, że takie reaktory można budować na przedmieściach miast, czyli bezpośrednio w sąsiedztwie aglomeracji, miejsca zamieszkiwania tysięcy, a nawet milionów ludzi. Ostatnio uzyskaliśmy opinię ogólną, to jest taki dokument, który wydaje Państwowa Agencja Atomistyki. Przedstawiliśmy ekspertom z Państwowej Agencji Atomistyki szereg dokumentów, kilka tysięcy stron, po to, żeby mogli zapoznać się z przyjętą przez nas technologią, z rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa reaktora. Państwowa Agencja Atomistyki wydała opinię pozytywną po wielu miesiącach czytania, sprawdzania i weryfikowania tej dokumentacji. Jednym z punktów, który był badany czy też weryfikowany przez Państwową Agencję Atomistyki, czyli w skrócie PAA, była sytuacja awaryjna polegająca na tym, że w taki reaktor uderza samolot cywilny. I nawet w takiej sytuacji, kiedy badano siłę uderzenia, zamach czy też wypadek uderzenia samolotu cywilnego, nawet w takiej sytuacji reaktor musi i jest w stanie wytrzymać tego typu wstrząs, tego typu zagrożenie, tego typu ryzyko. Jest po prostu bezpieczny. Dlatego uspokajam, mamy do czynienia z tak bezpiecznymi technologiami, o jakich jeszcze do tej pory nie słyszano. Ja sam, gdyby mnie dzisiaj zapytano, bez wahania osiedliłbym się w pobliżu reaktora jądrowego. Tak, a jest jeszcze jedna kwestia, czyli odpady promieniotwórcze, bo jak rozumiemy, to też jest tak, że taka elektrownia musi być cały czas zasilana izotopami promieniotwórczymi, tak? Zgadza się. Po okresie, w którym one są wykorzystywane, będą składowane w składowisku, który znajduje się na terenie elektrowni jądrowej. To są bardzo niewielkie ilości odpadów, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie małe reaktory jądrowe, które zamierzamy jako Orlen Synthos Green Energy wybudować w Polsce na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat i gdybyśmy zgromadzili całe zużyte przez te elektrownie paliwo jądrowe, to ono zmieściłoby się w pojemniku wielkości basenu olimpijskiego. A proszę pamiętać, że taka elektrownia pracuje od 60 do 90 lat i tych elektrowni będzie kilkadziesiąt. Jest to naprawdę niewielka skala. Natomiast w momencie, w którym już to paliwo wygaśnie całkowicie, staje się już jakby zupełnie nieaktywne, wtedy będzie przenoszone do składowiska podziemnego, które musi zrealizować państwo polskie. Takie są zobowiązania i takie są wymogi międzynarodowe i europejskie. Takie składowisko zapewne będzie posadowione gdzieś na głębokości kilkuset metrów, kilku kilometrów w głąb ziemi, może w jakichś kawernach solnych, starych kopalniach i tam bezpiecznie za kilkadziesiąt lat, nie czy tysiące lat będzie używane. Powiem o jeszcze jednej rzeczy bardzo istotnej. Dzisiaj opracowywane są na świecie technologie, które umożliwiają wielokrotne wykorzystywanie tego samego paliwa, czyli ono jest uzdatniane na nowo i na nowo i na nowo, po to, żeby całkowicie, wielokrotnie wykorzystać cały tego paliwa potencjał. Bo to, co my dzisiaj wykorzystujemy z paliwa, to jest zaledwie kilkanaście procent jego potencjału. Potem ono trafia na składowisko. Na świecie wszyscy wiemy, że ograniczone są zasoby, czy też te zasoby kiedyś mogą się wyczerpać. Więc następuje optymalizacja wykorzystywania tego, co mamy, tego paliwa, co mamy. Amerykanie, Kanadyjczycy pracują nad takimi technologiami. To spowoduje, że być może kiedyś ten problem całkowicie zniknie, bo paliwo będzie bez przerwy w kółko wykorzystywane aż do całkowitego wypalenia. Teraz kilka pytań o charakterze ciekawostkowo-statystycznym. Po pierwsze, taki jeden reaktor, no przykładowo, jak dużą ilość czy liczbę mieszkań, domów byłby w stanie zaopatrzyć w prąd? Reaktor, o którym mówimy, tak, czyli taki, który ma zamiar realizować Orlen Synthos Green Energy, nad którym pracujemy, to jest reaktor pochodzący od naszego amerykańskiego partnera, czyli firmy GE Hitachi. Reaktor wodno-wrzący o mocy 300 MW. To jest moc elektryczna. Jeśli byśmy mówili o mocy termalnej, to jest około 860-70 MW. Co to oznacza? Gdybyśmy chcieli takimi reaktorami ogrzać Warszawę, zapewnić ciepło mieszkańcom Warszawy, stolicy, to wystarczyłyby 2 do 3 takich reaktorów dla stolicy, dla miasta, które ma przecież około 2 milionów w tej chwili. 2 milionów mieszkańców. Wystarczy jeden taki reaktor o mocy 300 MW, żeby zapewnić energię elektryczną dla mieszkańca, dla miasta o wielkości około 150 tysięcy mieszkańców. Koszt funkcjonowania takiej elektrowni jest nieporównywalnie mniejszy niż wszystkich innych dzisiaj dostępnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Z jakiego to powodu?
dlatego że w przypadku elektrowni jądrowych nie ponosimy opłat związanych z emisją dwutlenku i innych zanieczyszczeń do atmosfery, czyli nie ma opłat z tego tytułu. One są dzisiaj jednym z głównych obciążeń dla całej energetyki. Gdyby porównać dzisiaj koszt funkcjonowania elektrowni gazowej i elektrowni jądrowej, to z samych tylko opłat, które musi ponosić elektrownia gazowa, z samych tylko opłat związanych z zanieczyszczaniem środowiska, bylibyśmy w stanie wybudować elektrownię jądrową. Tu ciężko nawet porównywać. Wydaje mi się, że w momencie, w którym energetyka jądrowa ruszy pełną parą w Polsce, będziemy mieli do czynienia z takim boomem zarówno w obszarze gospodarki, bo przecież energia elektryczna jest jednym z największych elementów obciążających koszty produkcji, ale również z tym komfortem życia każdego mieszkańca, ponieważ koszty ciepła i ogrzewania naszych mieszkań spadną wielokrotnie. Ale oczywiście musimy najpierw ponieść wielkie nakłady, żeby tę elektrownię wybudować i jest to proces, który musi trwać, potrwa kilka lat. No więc właśnie, kiedy jest szansa, że pierwsze takie reaktory w Polsce zaczną działać? Nasz ambitny plan, bardzo ambitny, ja to od razu zaznaczam, plan, który zakłada, że wszystko będzie szło zgodnie z planem i nie będzie po drodze żadnych zatorów. Ten plan zakłada, że pierwszy reaktor jądrowy, BWRX-300, zostanie przez nas uruchomiony i oddany do użytkowania w roku 2029. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, to znaczy, że nie będzie żadnego paraliżu, że żadne zdarzenia wewnętrzne czy też zewnętrzne w Polsce i w Europie nie przeszkodzą temu planowi, ale 29 rok jest cały czas bardzo możliwy i realny. Natomiast w latach 30. kolejnych kilkanaście do kilkudziesięciu reaktorów w różnych miejscach w Polsce w technologii BWRX-300. Specjalnie to zaznaczam, ponieważ oprócz nas jeszcze kilka innych podmiotów w różnych innych technologiach również planuje zrealizować te inwestycje. Czy Pana zdaniem ta technologia oznacza, że powinniśmy przestać rozwijać, nie wiem, elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, no, hydrologiczne oczywiście w Polsce akurat takich jest niewiele, bo nie mamy zbyt wiele cieków wodnych, na których można byłoby je budować, ale czy te tak zwane zielone źródła energii w obliczu tych małych reaktorów atomowych stają się niepotrzebne? Odnawialne źródła energii, fotowoltaika, farmy wiatrowe, lądowe, offshore'owe, geotermia, te wszystkie źródła zeroemisyjne, czyste, one są oczywiście potrzebne. Tylko musimy pamiętać o tym, że nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której polski system elektroenergetyczny będzie uzależniony od warunków pogodowych. W jaki sposób wytłumaczyć mieszkańcom naszego kraju, że o pewnych porach dnia mogą mieć prąd i światło, a o innych porach tego prądu nie będzie, bo akurat nie wieje wiatr? Jak powiedzieć producentom, jak powiedzieć polskiej gospodarce i jej przedstawicielom, że tylko w określonych porach dnia i roku mogą liczyć na dostawę energii elektrycznej? To byłoby sytuacją absurdalną. Mówiło się też oczywiście o wielkich magazynach energii, czy to na przykład magazynowanie w postaci wodoru, tak? Zgadza się. Cały świat nad tym pracuje, ale cały czas na dzień dzisiejszy nie dysponujemy takimi technologiami, które byłyby w stanie zmagazynować takiej ilości energii elektrycznej, które pozwoliłyby w sytuacji, w której wiatru nie ma, słońce nie świeci, bo jest noc, pozwoliłyby zapewnić wszystkim mieszkańcom naszego kraju plus całej produkcji, całemu przemysłowi odpowiedni wolumen energii elektrycznej. Takiej technologii dzisiaj nikt na świecie jeszcze nie opracował, a te magazyny wodorowe, o których dzisiaj mówimy, które są już ćwiczone i testowane, koszt jest tak ogromny na chwilę obecną, że jeszcze pewnie dekada, dwie lub trzy, zanim stanie się to dostępną dla każdego i na każdą kieszeń technologią. I tu rozwiązaniem jest właśnie energetyka jądrowa, która spełnia wszystkie dzisiejsze wymogi klimatyczne, czyli jest zeroemisyjna, nie szkodzi przyrodzie, nie niszczy przyrody. Jest technologią bezpieczną, w użytkowaniu potem tanią, przede wszystkim stabilną i czystą. Ona może być doskonale bilansującym i równoważącym odnawialne źródła energii, źródłem wytwarzania. Powinniśmy zbilansować to w taki sposób, żeby wtedy, kiedy jest możliwość korzystać z dóbr natury i przyrody, światła, wiatru, ale żebyśmy mieli ten system na tyle bezpieczny, że w każdej chwili jesteśmy w stanie równoważyć potrzeby polskiej gospodarki, polskich obywateli, mieszkańców, którzy ten prąd zużywają źródłami pewnymi i stabilnymi, jakimi jest energetyka jądrowa. To z czego wynika to, że nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, tak radykalnie i zdecydowanie chcą od atomu odchodzić i kiedy eksperci próbują wzbudzić dyskusję, a może to jednak nie jest ten czas, a może należy atom rozważyć ponownie, politycy, bo to szczególnie politycy decydują się powiedzieć twardo nein.
To jest pewnego rodzaju zaszłość. Kilkadziesiąt lat temu, kiedy w całej Europie rozwijała się energetyka jądrowa, w dwóch krajach, które możemy podać jako przykłady, skrajnie odmienne, we Francji i w Niemczech, inaczej przystąpiono do realizacji tego programu. We Francji doszło do wielomiesięcznych, nawet kilkuletnich negocjacji i rozmów ze społecznościami lokalnymi. Obywateli gmin pytano o to, mieszkańców gmin pytano o to, czy życzą sobie, czy mają jakiekolwiek wątpliwości co do energetyki jądrowej, czy chcieliby uzyskać opinie i informacje od ekspertów. Potraktowano ich z szacunkiem, należytym szacunkiem, nie ukrywano niczego, decyzje były w porozumieniu i w negocjacjach ze społecznością lokalną. W Niemczech postąpiono zgoła odmiennie. W Niemczech była to decyzja administracyjna, narzucono pewnego rodzaju decyzję, wybrano lokalizację i zrealizowano plan, nie do końca licząc się z opinią społeczną. To spowodowało już u zarania dziejów zupełnie inne podejście do energetyki jądrowej. Na dodatek jeszcze w Niemczech były bardzo silne ruchy lewicowe, proekologiczne, które postrzegały energetykę jądrową jako niebezpieczną dla środowiska, jako niepożądaną. Uważano, że tylko energetyka odnawialna powinna mieć miejsce i tylko ona powinna być realizowana. To wszystko pokutuje dzisiaj. Niemcy są tak przyzwyczajone do swojej wieloletniej tradycji nieprzychylności wobec energetyki jądrowej, że niemal każdy polityk musiałby dzisiaj zaprzeczyć wszystkiemu, co mówił, każdy niemiecki polityk, wszystkiemu, co mówił i co głosił przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Czeka ich bardzo poważny proces transformacji, nie tylko tej energetycznej, ale też również tej ich ideowej, intelektualnej, ponieważ muszą się pogodzić z tym, że energetyka jądrowa jest energetyką bezpieczną i od niej tak naprawdę nie ma odwrotu. Jeśli chcemy wypełnić warunki klimatyczne, które narzuca nam Unia Europejska, to czeka nas niestety, ale na nowo zaprzyjaźnienie się z energetyką jądrową. W Francji tego problemu nie ma. We Francji w ciągu 10 lat wybudowano kilkadziesiąt reaktorów jądrowych. One funkcjonują, są bezpieczne, nie ma awarii. Społeczeństwo francuskie jest świadome tego, jak wiele dobra dla nich osobiście i dla francuskiego przemysłu niesie tania energia, tania, czysta i bezpieczna energia jądrowa z reaktorów jądrowych. Poruszył pan bardzo ciekawą kwestię, historyczną co prawda, ale ona ma odniesienie do naszej polskiej teraźniejszości. Czy firma Orlen Synthos Green Energy będzie prowadziła dialog z lokalną społecznością tam, gdzie chcecie posadowić te reaktory, czy pójdziecie właśnie drogą niemiecką i to będą decyzje administracyjne? Od razu bardzo wyraźnie stanowczo mówię, że idziemy drogą francuską, rozpoczynamy dialog ze wszystkimi samorządami i lokalną społecznością w tych miejscach, w których mamy zamiar lokalizować nasze inwestycje. Dowodem tego są liczne spotkania, które już odbyliśmy z wójtami, burmistrzami, nawet z lokalnymi społecznościami. Cały szereg tych spotkań jeszcze przed nami. Staramy się pokazywać walory i te dobre strony energetyki jądrowej. Tutaj na forum ekonomicznym w Karpaczu jutro odbędzie się panel poświęcony korzyściom płynącym dla samorządu i dla polskiej gospodarki z faktu inwestycji i później funkcjonowania energetyki jądrowej. Będą przedstawiciele różnych samorządów. Z tego, co mi wiadomo, prezydent Włocławka, prezydent Ostrołęki, być może prezydent Dąbrowy Górniczej. Wiem, że samorządowcy są zainteresowani. W otwarte karty. Rozmawiamy z podniesioną przyłbicą. Nie mamy niczego do ukrycia. Chcemy pokazać wszystkie analizy, badania, wszystkie raporty dotyczące bezpieczeństwa tej technologii. Nasi eksperci są dostępni dla każdego, kto jest zainteresowany tą technologią. Ten projekt tylko i wyłącznie wtedy powiedzie się i nie spotka się z bardzo radykalnym oporem lokalnej społeczności, kiedy wszystkie karty położymy na stole i zapewniamy, że chcemy to zrobić. Myśli pan, że przyjdzie taki czas, że społecznicy, działacze zajmujący się ekologią uznają kiedyś małe reaktory za ekologiczne źródło energii? Myślę, że dobrym sygnałem jest to, co się stało w Unii Europejskiej. Energetyka jądrowa została uznana za wpisana do taksonomii, uznana za możliwą do finansowania ze środków europejskich jako tą, która wypełnia cele klimatyczne wspólnoty europejskiej. A cele klimatyczne wspólnoty europejskiej wypełniają te rozwiązania i te technologie energetyczne, które nie zagrażają środowisku, przyrodzie, nie niszczą planety, w związku z tym pozwalają wypełnić cele klimatyczne, czyli odejście od paliw kopalnych, paliw trujących środowisko. To jest taki sygnał, który muszą ekolodzy uwzględnić i muszą go dostrzec. Muszą zmienić nastawienie, często takie sceptyczne, nieufne, nieprzyjazne,
bo tak naprawdę nie ma rozwiązania. Ja rozumiem, że planeta, że środowisko naturalne jest bardzo ważne, sam się o to troszczę, sam stoję na czele projektu, który mówi o planecie przyszłości, o bezpiecznej planecie dla naszych dzieci i realizujemy programy edukacyjne, które mają pokazywać, jak to jest ważne, jak to jest istotne, ale mam też świadomość, że nawet najbardziej światłe cele, jakie sobie stawiamy dotyczące ochrony środowiska, nie będą zrealizowane wówczas, kiedy nie będzie funkcjonowała środowiska, gospodarka, kiedy społeczeństwo będzie ubożało, nie tylko energetycznie, ale tak po prostu finansowo, kiedy będziemy żyli w sytuacji, w której zamiast się rozwijać, zamiast obserwować progres gospodarczy na świecie, będziemy tę gospodarkę, mówiąc kolokwialnie, zwijać, uwaga, my ją będziemy redukować, a w tym czasie Chińczycy będą ją rozwijać naszym kosztem. I tutaj postawimy kropkę. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.